Dzień dobry, przed nami kolejna odsłona Kongresu Kopernikańskiego. Jest z nami wyjątkowy gość, arcybiskup ksiądz Marek Jędraszewski. Dzień dobry, księże arcybiskupie. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, Mikołaj Kopernik był astronomem, ale był też teologiem. Czy te jego poszukiwania, takie powiedzmy naukowe, nie wykraczały przypadkiem poza teologię? To znaczy, czy to nie było tak, że on jakby wyszedł poza przed szereg, jeżeli chodzi o myślenie? Powiem tak, on nie tylko był astronomem i teologiem. Można by nawet o nim powiedzieć, że nic co ludzkie nie było mu obce. To znaczy z tych wyzwań, z jakimi się spotykał, i z dziedziny ekonomii, i obronności, ale także wielkich innych rzeczy, wspaniale zarządzał ekonomią i zarządzał także dobrami wcale nie małymi, kapituły we Fromborgu. To świadczy, że to był człowiek rzeczywiście zaangażowany w życie. I o ile wiem, nawet ta astronomia to była taki dodatek w wolnej chwili, tym się zajmował, ale to pokazuje na to, że to był człowiek, który był niezwykle zainteresowany światem. To go wszystko fascynowało, co spotykał, na co starał się znajdywać racjonalne, mądre odpowiedzi i niewątpliwie z tym wiązały się także jego osiągnięcia w dziedzinie astronomii, no, prawdziwie przełomowe, kopernikańskie. I to chyba też sprawiło, że przy tej otwartości na świat nie dał się skrępować przez paradygmaty ówczesnej nauki, także teologicznej. To znaczy, wcale to nie znaczyło, że tracił wiarę w Boga. Przeciwnie, właśnie inspiracja płynąca z wiary kazała mu bardzo odważnie myśleć o tym, czego nauczano w teologii ówczesnej. To, że on, jak mówiłem, wstrzymał Słońce i wszystko wokół Słońca się kręciło, nie było to znowu aż tak wielkim osiągnięciem intelektualnym, ponieważ to były idee neoplatońskie. Natomiast umiejętność sięgnięcia do tych idei neoplatońskich, stricte filozoficznych i nadać temu kształt astronomicznych, wpierw badań, a potem wyników, wskazuje właśnie na to, że potrafił wyjść poza ciasne ramy, czy to teologii, czy filozofii, starał się znaleźć rozwiązania bardzo ważne, dotyczące rozumienia ówczesnego świata, sięgając do wielu dziedzin i być w tym bardzo niekonwencjonalnym. My oczywiście wiemy, jak wyglądał tak zwany drugi proces Galileusza, czy wciągnięto jego dzieło na indeks, ale też warto powiedzieć, że to jest pewien incydent w tamtych dziejach niełatwych tworzenia się nowożytnej nauki. Incydent w tym sensie, że przecież wcześniej jeszcze, przed procesem Galileusza, dodam, to był rok 1630-31, już kilkadziesiąt lat wcześniej wprowadzono nowy kalendarz, nazywa się kalendarzem gregoriańskim, opartym na badaniach astronomicznych Kopernika. Uznano, że to, co on mówi o świecie, o ruchach planet, bardzo dobrze pomoże w koniecznym skorygowaniu obowiązującego od czasów Juliusza Cezara kalendarza juliańskiego. Więc Kościół umiał wtedy, przynajmniej niektórzy umieli korzystać z osiągnięć Kopernika, ale splot bardzo wielu rzeczy osobistych, politycznych, uprzedzeń, walki także między dworami hiszpańskim, portugalskim, a francuskim. To wszystko sprawiło, że obrażony przez niektórych papież Urban VIII doprowadził do tego nieszczęsnego drugiego procesu Galileusza i przy okazji, mówiąc tak kolokwialnie, obrywało się Kopernikowi. No właśnie, zawdzięczamy Kopernikowi nie tylko to, że wiemy, że jednak Ziemia obraca się dookoła Słońca, mamy dzięki niemu właściwie też, tak jak powiedział ksiądz arcybiskup, kalendarz gregoriański,
Był on człowiekiem otwartym. Czy myśli ksiądz, że to jest coś, co powinno też cechować dzisiejszych naukowców? Pewna otwartość na takie idee zupełnie nowatorskie, bo Pan Bóg, myślę sobie, no jednak wspiera ludzi odważnych i myślących niezależnie. Dzisiaj cytowałem za Ojcem Świętym oczywiście fragment chyba 137 psalmu, a więc tekstu, który powstał kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa. I tam jest mowa o tych nieskończonych przestrzeniach poznawczych myśli Bożej, do których człowiek zdąża, próbuje jakoś zgłębić. To jest w naszej naturze. Jeśli chcielibyśmy dać jakąś definicję człowieka, ja odwołałbym się do tego, co Jan Paweł II napisał w swojej encyklice Fides et Ratio, to jest ktoś, kto myśli, ktoś, kto szuka prawdy. To jest najpiękniejsza definicja człowieka, wskazująca na to, że nie ma dla nas przestrzeni zamkniętych. Każde nowe odkrycie powoduje jeszcze większą ilość pytań domagających się nowych, kolejnych badań. I to jest właśnie cechą charakterystyczną, zwłaszcza nauk nowożytnych. W jakiejś mierze nieszczęściem, jeśli tak można powiedzieć, nauk średniowiecznych było to, że zdogmatyzowano zwłaszcza Arystotelesa. Wystarczyło, że ktoś powiedział filozofus dixit. Nawet nie mówiono, że Arystoteles to powiedział. Filozof, był tylko jeden. I to już było dogmatem. Arystoteles, pisząc swoje dzieła przyrodnicze, niewątpliwie był doskonałym, jak na ówczesne czasy, obserwatorem. No ale coś się zmieniło od czasów Arystotelesa nawet do, powiedzmy, XV wieku, XVI, kiedy żył Kopernik, ale dla wielu to było tak niepodważalnym dogmatem, iż sądzili, że jeżeli to się naruszy, ten przyrodniczy obraz świata, który dał nam Arystoteles, to się obali Pana Boga. I to też właściwie takie myślenie sprawiło, że walczono z tym nieszczęsnym Galileuszem, przy okazji z Kopernikiem. A Kopernik pokazał właśnie, że wcale nie. Trzeba umiejętnie, to znaczy z wielką także pokorą, szukać prawdy, nie dając się jednocześnie zamknąć dotychczasowe schematy. I to sprawiło, że szukając inspiracji w przypadku swojego systemu kopernikańskiego w filozofii neoplatońskiej, dał naukowe, oparte o badania nieba, ale także o obliczenia matematyczne, zupełnie nowe rozumienie świata. Czyli tak naprawdę z tego, co ksiądz arcybiskup mówi, naszym obowiązkiem jako ludzi jest szukanie nowych rzeczy, szukanie, rozwijanie nauki. Obowiązkiem to wynikającym nie z tego, że jakiś pan czy pani w klasie każe nam być twórczym, tylko dlatego, żeby otwierać się na to, co jest w naszej naturze. Ja tutaj się odwołam do bardzo pięknego porównania, które użył w swojej filozofii Gabriel Marcel, wybitny personalista, egzystencjalista połowy XX wieku. On powiedział, że najwspanialszym filozofem, wie pani co to jest? 5-letnie dziecko. Ponieważ ono stawia najbardziej radykalne i śmiałe pytania. A dorośli mają to w sobie, że zostaw to, zajmij się czymś innym, nie mędrkuj, to nie jest takie ważne. Odpychają od siebie ważne pytania, odpychają się, jakoś sprawiając, że świeżość tych pytań zostaje przysypana popiołem. A tu chodzi o to, żeby wrócić do świeżości pytań, myślenia i poszukiwań. W takim razie życzę, żebyśmy mieli w sobie odwagę zadawać najprostsze pytania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, księże arcybiskupie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.